Znajdujemy się na północny wschód od Władysławowa w odległości około 70 km. Rytm głównie wyznaczają tutaj posiłki. No, rozłąka z domem to jest taki największy problem, z którym sobie ludzie na różne sposoby radzą. No, najlepiej to widać w dniu zjazdowym. Osoby, które niby trzymały się przez 2 tygodnie bardzo dobrze, to ostatnie 15-20 minut przed samym odlotem, no to już są bardzo nerwowe i nie potrafią usiedzieć. Pracujemy w systemie 24-godzinnym, 12 na 12 godzin. Mamy możliwość wykonywania przeróżnych prac. Tutaj są to prace nie tylko stricte wiertnicze, ale i rekonstrukcyjne prace dodatkowe, które wykonuje się w trakcie eksploatacji otworów. Po części też stanowimy zaplecze logistyczne dla platformy eksploatacyjnej, która znajduje się za nami, i dodatkowo jeszcze pełnimy rolę hotelowca. Na platformie w szczytowym okresie w ubiegłym roku mieszkało 115 osób. Po pracy, no to jedyne co pozostaje to telewizja, siłownia, rekreacja, gdzie jest stół do ping-ponga. I więcej takich dodatkowych atrakcji nie ma. Przy dobrej pogodzie można pospacerować po helideku, ewentualnie zadzwonić do domu, coś przejrzeć na internecie. Latem bywa bardzo upalnie, wręcz gorąco, szczególnie gdy nie ma wiatru, bo wtedy pokłady się nagrzewają i temperatura tutaj przy samym pokładzie bywa rzędu 40 i więcej stopni. Zimą z kolei teoretycznie temperatura nie spada poniżej minus 2, minus 3 stopni, ale przy wietrze jest to temperatura odczuwalna rzędu minus 20, kilku minus 30 stopni. Taka rzecz, która myślę łączy nas wszystkich, jeżeli chodzi o pracę tutaj na platformie, tak żeby się nic nie wydarzyło, co będzie zagrażało bezpieczeństwu czy pojedynczych osób, czy wszystkich, którzy są na platformie.